Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałabym z Wami porozmawiać o tonikach. Skąd pomysł na ten film? Chyba z takiego powodu, że do niedawna sama nie używałam toniku. Odkryłam je dopiero 2 lata temu i do tej pory przetestowałam trochę produktów i chciałabym Wam o nich opowiedzieć. Chciałabym też wyjaśnić, czego na przykład ja szukam w tonikach, które mi się sprawdziły, które nie, które według mnie są bublami, żeby Was przestrzec, a może też polecicie mi jakieś fajne toniki. Dlatego też postanowiłam nagrać ten film, bo myślę, że będzie dość użyteczny i Wam się spodoba. Na samym początku chciałabym Wam opowiedzieć moją historię z tonikami. Ja kiedyś miałam ogromne problemy z moim czołem w szczególności. Miałam bardzo suchą skórę, często pojawiały mi się na czole wypryski. Nie wiedziałam, jak z tym walczyć, stosowałam różne produkty. Niestety cały czas miałam z tym problem. Było to dość uciążliwe, ale myślę, że to na temat mojej pielęgnacji kiedyś, a teraz to jest temat na osobny film. Wspomnę Wam tylko tyle, że tę sytuację uratował dobry tonik, który fantastycznie mi oczyszczał skórę, który sprawiał, że ta skóra mi się tak nie przytłuszczała, nie błyszczała, nie zapychała, przez co też poprawiła się kondycja mojej skóry. Oczywiście też podziałały na to peelingi i kremy, ale teraz skupmy się na tonikach. Wiem, że można stosować płyny micelarne, ja natomiast preferuję toniki i zawsze sięgam po dobry tonik, chociaż w tym zestawieniu pojawi się jeden inny produkt, który zobaczycie. Dlatego teraz przejdę do omawiania i dokładnego opisywania Wam, co ten tonik robi pozytywnego, czy też robi coś negatywnego i jak służy mojej skórze. Zacznijmy więc może od pierwszego produktu. Pierwszym produktem jest tonik z Avon z serii Solution i jest to zwykły tonik odświeżający. Ja jako konsultantka dostałam go w gratisie. Nie wiem, czy ta seria jest teraz dostępna obecnie w Avon, ale ja to sprawdzę i napiszę Wam tutaj na dole. Jest to zwykły, najzwyklejszy tonik i powiem Wam tak, nie jest zły, ale nie jest rewelacyjny. Jest po prostu przeciętny i jeżeli miałabym go kupić, to na pewno bym go nie kupiła jako drugiego opakowania, bo mi się nie sprawdza. Jeszcze do oczyszczenia takiego skóry rano jest ok, ale chciałam go używać do zmywania podkładu. Niestety w ogóle tego podkładu nie zmywa pudru różu. Muszę używać 2-3 wacików i dalej mam wrażenie, że ta skóra jest niedoczyszczona. Mimo, że ma tłustą konsystencję, nie rozpuszcza produktu. Dlatego jeżeli szukacie przyjemnego i wydajnego produktu i jeżeli jest on dostępny, możecie na niego zwrócić uwagę, ale nie jest to żadna rewelacja. Kolejnym produktem jest tonik z Garnier. Jest to witaminowy tonik kojący. Kupiłam go raz na wyprzedaży w Biedronce i powiem Wam, że jak dla mnie oczywiście, jest to totalny bubel. Ja go używałam i jak widzicie zużyłam aż pół opakowania, ale niestety tą pół będę musiała wylać i się pozbyć, bo zupełnie mi się nie sprawdza, tak jak już wspomniałam. Przede wszystkim nie czuję, żeby oczyszczał skórę, tym bardziej ją nie koi. Mam wrażenie, że gdy przemieję nim twarz, to za 15 minut świecę się dalej w ten sam sposób, jak przed użyciem toniku. A co najgorsze, zaczął mnie uczulać i zapychać, gdzie jest niemożliwe, żeby tonik o konsystencji praktycznie wody zapychał. Dlatego też nie polecam Wam. Oczywiście, jeżeli macie ochotę, to przetestujcie. Ja się bardzo zawiodłam, bo lubię markę Garnier, ale ten produkt dla mnie nie nadaje się do niczego. Następnie chciałabym Wam opowiedzieć o toniku, którego obecnie nie mam przy sobie, bo skończyłam go jakiś czas temu i jeszcze nie zdążyłam kupić kolejnego opakowania, ale tu Wam wstawię zdjęcie. Jest to tonik z Liren z serii Wybielanie i jest to tonik, który ma redukować przebarwienia. Po pierwsze, jego zapach mnie urzekł. Jest specyficzny, ale bardzo przyjemny. Bardzo dobrze oczyszcza skórę, jest bardzo wydajny. Ja wiem, że ten produkt jest trochę drogi jak na tonik i sama, kiedy kupowałam go po raz pierwszy, zastanawiałam się kilka razy,
ale powiem Wam szczerze, że doprowadził moją skórę do bardzo dobrego stanu. Redukuje krostki, oczyszcza bardzo dobrze, przez co nie pojawiają się nowe wybryski, wysusza te, które już powstały. Sprawia, że skóra naprawdę bardzo długo się nie świeci, jest świeża, miękka, oczyszczona. I do tego dla mnie przyjemnością było korzystanie, gdy czułam ten fajny zapach. Nie wiem, może ja mam jakiś dziwny gust, ale ten zapach mi się podobał. Dlatego jeżeli chcecie zainwestować trochę więcej w tonik, to gorąco polecam Wam ten produkt. I na pewno w jednym z najbliższych holi zobaczycie u mnie, ponieważ wiem, że kupię go na pewno, bo ostatnio trafiam na same bóle w tej kategorii. Nie wiem, jak jest przystosowanie całej serii, ale ja przystosowanie samego toniku zauważyłam widoczną poprawę, dlatego Wam polecam. Następnym produktem jest woda różana z Avon, którą Wam pokazywałam w ostatnim holu. I tak, teraz możecie zobaczyć zużycie. Mam chyba od 2 tygodni. Jest to produkt naprawdę dobry. Co prawda może nie jest to taki typowy tonik, ale fantastycznie oczyszcza skórę. Działa na nią bardzo dobrze, skóra jest nawilżona, zmiękczona. Wiecie, ona się nie świeci filmem, ale jest taka świeża i promienista. W dodatku zapach różany, jeżeli lubicie, to bardzo Wam się spodoba. I też, co mi się podoba, jest bardzo szybko się wchłania, bardzo szybko rozpuszcza różne produkty. Co prawda nie zmywałam ją akurat makijażu, ale na przykład resztki kremu czy maseczek fantastycznie sobie z tym radzi. Dlatego jeżeli chcecie spróbować, to polecam również wody różane. Teraz chciałabym Wam przedstawić mój jeden z najbardziej kultowych produktów. Jest to tonik z Avon z serii Clear Skin. Jest to seria przeciwko zaskórnikom, czyli wągrom. To nie wiem, które już jest moje opakowanie, 4., 5. Właśnie na tym produkcie zaczęłam testowanie z tonikami. Jeszcze nie wiedziałam, do czego one tak naprawdę służą. Kupiłam go tylko i wyłącznie dlatego, że miałam problemy ze skórnikami. I wiem, może być to produkt dość kontrowersyjny, bo jest on z kwasem salicylowym i pachnie spirytusem. Wiem, że są bardzo sprzeczne opinie co do stosowania kosmetyków z alkoholem, ale ten tonik uratował moją cerę. I naprawdę kosztuje 10 zł, może nie jest bardzo wydajny, ale jest bardzo, bardzo skuteczny. Jakie są jego zalety? Przede wszystkim to, że alkohol fantastycznie tonizuje skórę, przez co przy regularnym stosowaniu ta twarz nam się tak nie przetłuszcza, nie świeci się, jest zdrowa, w dodatku oczyszcza alkoholem powierzchnię twarzy, przez co rzadziej robią nam się wypryski. W dodatku fantastycznie zmywa makijaż. Ja jednym płatkiem jestem w stanie doskonale i bardzo szybko doczyścić każdy podkład, puder, róż, bronzer i wszystko, co mam na twarzy, oczywiście omijając okolice oczu. Jak w porównaniu do tamtego toniku Solution zawsze się męczę z myciem makijażu, ten działa naprawdę rewelacyjnie. I oczywiście, jeżeli Wasza skóra nie toleruje alkoholu, to nie polecam Wam go. Ale jeżeli macie problemy ze świeceniem lub z wągrami, to przetestujcie go. Wiadomo, że sam tonik nie zlikwiduje Wam zaskórników, ale jest naprawdę rewelacyjnym produktem. Sprawdził mi się i zawsze, jeżeli gdzieś jadę, to go zabieram. Nawet jeżeli nie zabieram kosmetyków, to zawsze zabieram ze sobą ten tonik. Dlatego jest to produkt wielofunkcyjny i do tonizowania, i do oczyszczania, i do zmywania podkładu. Dlatego gorąco Wam polecam. Naprawdę przetestujcie, jeżeli tolerujecie alkohol i zapewniam Was, że nie będziecie zawiedzeni. Jeszcze jest kilka różnych produktów tej serii. W dodatku są różne toniki, na przykład też są konkretnie na wypryski. Ja przetestowałam ten i kupuję go regularnie. Jak widzicie, trochę produktów z tej kategorii przetestowałam. Może nie jest to bardzo duża liczba, ale dość niedawno zaczęłam eksperymentować z tonikami, bo do tej pory kupowałam ten z Clear Skin z Avon i tak wiecie, jedno opakowanie mi się kończyło, kupowałam kolejne i kolejne i kolejne. W końcu stwierdziłam, że nie będę katować skóry codziennie aż tak dużą dawką alkoholu, bo toniku używam 2 razy dziennie. Dlatego też właśnie szukałam innego produktu i wiele mi się sprawdziło.
teraz zazwyczaj używam albo wody różanej, albo tego z Liren na co dzień, a tego dopiero kiedy mam jakiś nieprzyjaciół na twarzy lub zmywam makijaż, bądź też kiedy jest dzień, gdy skóra bardzo, bardzo mi się świeci, to wieczorem przetrę sobie tym tonikiem z alkoholem. A jakie są Wasze ulubione toniki? Nie wiem, próbowaliście może płynów micelarnych, które sprawdzają się w tej roli? Piszcie mi to proszę na dole. Zapraszam Was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Trzymajcie się, cześć!